Cześć. Cześć. Ja jestem Monika. A ja jestem Wojtek. I witamy Was na naszym kanale MNW w podróży. Witamy Was dzisiaj z naszego ukochanego Glenco. Czyli kolejny hicior wlatuje. W końcu Anohiga Chreć. W ubiegłym roku robiliśmy jedno Munro przy okazji Corbetta, które robiliśmy na tym ridge'u, ale dzisiaj zrobimy kompletny ridge. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Ci, co rano wstali, to dostali prezent w ramach inwersji, ale już się wszystko rozchodzi, więc my nie zdążymy na pewno na nią. Chyba, że może jakieś nierobitki. Nic, lecimy. Gotowa? Gotowa, choć lekko zestresowana. Jest to bardzo ważny dzień. Tak. Ten grzbiet górski jest już naprawdę z takich trudniejszych. Jest to najbardziej stromy rycz na całej głównej tutaj wyspie. Tylko na Isle of Skye. Black Curin jest taki bardziej... No to zdecydowanie. Hardkorowy. A jeżeli chodzi o główną tutaj wyspę, to to jest z największymi ekspozycjami, więc będzie zabawa. No i piękne widoki, jak to w Glenco. Zobaczcie, jak za nami pięknie szczyty zaczynają się odkrywać. Niesamowicie to wygląda. Zazdroszczę tym, co są na szczytach. Ale my też dopiemy jakieś może widoki, niedobitki tej inwersji. Tak, twoje marzenie. Marzenie, no marzenia się muszą spełnić w końcu. Superancko pokonujemy przewyższenie. Wiadomo, że ta ścieżka zaczyna się bardzo stromo, od razu od parkingu dosłownie do góry. No ale jest rewelacja. Super, nic się w sumie nie osypuje pod nogami za bardzo. Fajne kamloty. Trochę schodów. Jakieś duże skały wystające. Fajne. Tak. Na dole trochę wiało. A teraz kompletnie ucichło, nie wiem, może jesteśmy schowani do tego, ale się cieszę. Tak, no generalnie w ogóle zapowiadają 5-10 km tylko na godzinę. Wiatr, czyli praktycznie bezwiecznie. No i na dole ma być dzisiaj po południu aż 25 stopni. Więc Monia wzięła ręczniki dzisiaj i spodenki, to wiecie co będzie. Czekajcie do końca, jeszcze zobaczycie Monię w strumieniu. Jak Monia wejdzie, to ja wejdę. A Monia jest taka, żebym ja wszedł, to ona się sama poświęci. No. No, mówię Wam. Mamy rewelacyjny cały teraz ten tydzień. Generalnie, jak wiecie, to jest seria wow. Od przynajmniej dwóch odcinków. Jeszcze jak ktoś nie zauważył, to takim postanowiliśmy nazwać. No i dzięki takim właśnie sekcjom przewyższenie robi się mega szybko. Nie wiem, czy tam już widać jeszcze ulicę. Monia dyszy? Tak. Robi się mega szybko. I mega szybko mnie to wykańcza. Dosłownie już ocieramy się od czubek chmur. Zobaczcie. Jeszcze z 50 metrów i jesteśmy nad chmurami. I mamy pierwszą w życiu inwersję. Czy może być piękniej? Jak tak marzyć? Na niesamowitym ridge'u jednej z najpiękniejszych gór. Zobaczcie. No, już pokazywałem przed chwilą. Ale Monia jest zmęczona i reaguje już 5 minut później. Nie, ja nawet tak jestem wypoczęta, to mam. Monia ma refleks. Zapłon. Wow, jak tam to zdjęcie. Okej. Okay. Poza?
Słuchajcie, no czailiśmy się na inwersję przez, w sierpniu będzie 3 lata, w tym roku będzie 3 lata. Więc no musieliśmy ją w końcu trafić, ale że ją trafimy na tej górze, no to nie spodziewał się nikt, zwłaszcza że w pogodzie nie zapowiadali w ogóle żadnych tworzących się chmur od rana, tylko od razu lampa. Ale jednak mamy to. Widok na Monie daje radę moja kozica. I widok na Biden Nambia. Tamta. To jest niesamowita góra. Robiliśmy ją 3 lata temu. Filmik jest na kanale na początku praktycznie naszych wypraw. No, niesamowitą też mieliśmy pogodę, ale inwersji nie było. Monia da linka w opisie. I Wojtek sobie wykrakał. Ma to, co chciał. Szczęściarz. No i ja też. No i dzisiaj kolejny raz dzieje się magia. No niesamowite przeżycia takie. To nasze ukochane Glenko zawsze obdarza nas czymś tak wspaniałym. Zaskakującym. A to dopiero początek naszego dnia. Jak Wojtek wcześniej mówił, jest to nasza taka seria wow. Oczywiście to będą tylko 3 odcinki. Mamy nadzieję, jeszcze jeden przed nami. Nie wiemy, jaką pogodę trafimy. Tak, góra Perełka następna będzie. Jeszcze nie zdradzamy, co to będzie. Pewnie, nie wiem, czy wspominaliśmy na którymś odcinku. Jesteśmy na tygodniowym urlopie. Właśnie. Więc no, stwierdziliśmy, że ten urlop musi być wow. No tak. I wybieramy same takie perełeczki. Tak, 3 takie wypady w góry. To już chyba brylanciki, nawet nie perełeczki, bym powiedział. Bardzo dużo ludzi. Staramy się wszystkich przepuszczać. No dobra, po prostu nas mijają. Przyznam się. Ale nie, tak szczerze mówiąc, to chcielibyśmy, żeby nas wszyscy minęli i żebyśmy szli ostatni, żeby jednak mieć więcej swobody przy nagrywaniu. Ale chyba się dzisiaj tak nie uda. Mam nadzieję, że żadnych korków nie będzie. Przed nami raczej nie. A za nami, jak ja gdzieś utknę na kamieniu, to może się zrobić. Na wysokości 800 metrów. Przed nami mamy szczyt, który jest powyżej takiej normy, do której zaliczają się moonrosy, czyli ma więcej niż 904,4 metra. No ma 943. Tak, 900. Mówię, tak, stań tutaj, bo tam jest pod słońce. Tak, tak. Ile ma? 943. Tak, więc najpierw wchodzimy na niego. On nazywa się Amboda. Czyli stary człowiek z Kolickiego. Tak. No i później będziemy z niego schodzić i niedaleko powinien być nasz
pierwszy cel. Nie zalicza się on do Munrosu, bo nie ma wystarczająco przewyższenia przed wyższym punktem obok niego. Tak. Zbliżamy się do Ambodach, czyli do tego pierwszego szczytu, który nie jest Munro. Jesteśmy już na tym pierwszym szczycie Ambodach. Nie jest to Munro, ale wysokość Munrosa ma. Dokładnie. A to wszystko dlatego, że po prostu wyższy szczyt jest kawałek dalej i ten wyższy jest policzony jako Munro. Teraz Moncia, Ambodach. Pięknie. Super. Ale mamy dzisiaj zero wiaterku i niesamowita lampa od wschodu. Cały czas inwersja chmur, głęboka, ale na zachód wszystko już jest czyste. Tutaj przed sobą mamy Ben Nevis, ten taki najbardziej charakterystyczny, no i najwyższy zdecydowanie, bo to jest to najwyższa góra w UK, jakby nie patrzeć. Tutaj te szczyty. To jest Ring of Steel, które robiliśmy w ubiegłym roku i chyba jedne z takich naszych perełek. Tak, dokładnie. Ta traska była niesamowita, prawda? Tak. Wspaniały filmik. Monia też doda link w opisie. Okay. To już dwa musisz dodać, kochanie. Już dwa? No, Biden i ten. I Ring of Steel. Nic, nie ma co, lecimy dalej. To zaczyna pierwsze miejsce, gdzie trzeba rączki położyć na kamienie. Pomalutku tylko. Są, słuchajcie, takie półeczki i miejsca, gdzie się można złapać, także tylko spokojnie trzeba popatrzeć, gdzie co i jak. Okej, super. I taki sam kroczek właśnie. Jeszcze kawałeczek i jesteś. Rewelacja.
Mega. Jak tam? Super zabawa? No, pierwszy scrambling za nami. Tak, trochę zabawy było, ale nie jest jakoś ciężko, jest fajnie, ale wiem, że to dopiero to ciężkie przed nami. Tak, no bo tam jest naprawdę dużo tego, dużą ekspozycję mamy. Tak, ale tutaj też jest grubo. Tak, ale też już były momenty, że jak nogę opuszczałam tyłem na dół, to już prawie szpaka. Ja nie żartuję. Lubię, jak na nie robisz szpagaty. Których nie umiem. Tu mamy taki... taki klif. No zdecydowanie nie jest to miejsce, żeby się poślizgnąć i spaść. No nie, wcale. O, i tutaj, przy tej ścianie. No, elegancko, tego nie widać z góry. No, super. Bo nie za wysoko ty wchodzisz już, kochanie. No. I teraz, o właśnie, super.
No i jesteś. Rewelacja. Lecimy z tymi górami. Zeszliśmy z Anbadach już. Było super. Tak, dopiero teraz widzę, że jednak tam było coś tam do skrobywania się. Tak, nie no, super zabawa. Rewelacja. Pierwsza część ryżu za nami. Teraz delikatne podejście na pierwsze Munro, a później naprawdę wisienka na torcie. Czeka mnie coś crazy. Jeszcze bardziej niż ty. To jest zdecydowanie najgorętszy dzień w górach, jaki mieliśmy do tej pory w ogóle, ever chyba. Czasami tylko taka dosłownie lekka bryza, wietrze się ruszy, ale generalnie to wow. Patrzę na Anbadach, jestem z siebie dumna. No ja też. No. Mega. Coś wspaniałego. Mam wrażenie, że zbliżamy się do naszej góry. Tak jest. No właśnie, do szczytu naszej góry, bo na naszej górze to już jesteśmy dawno. Niesamowite. Podziwiam ludzi, co mają cierpliwość. Nam to też zajęło. I możemy powiedzieć, no jesteśmy cierpliwi, bo przecież jakbyśmy nie byli cierpliwi, to byśmy byli tu już dawno temu. Ale tak się złożyło, że czekaliśmy na taki dzień jak dziś. Z tą inwersją. Inwersją. Wow.
A teraz 3, 2, 1 i cyk, Moncia. Brawo, kochanie. Mel Dzierek. No ano, Iga Chryć. Rewelacja, 78. Coś niesamowitego. Wojtka kolej, żeby pyknąć kamień. Brawo, Wojciech. Wow. Super. Niesamowite. Okej. Pierwszy szczyt zdobyty. Teraz. Pierwsze mundro, bo szczyt drugi. Mundro. No dokładnie, pierwsze mundro dzisiaj. No i tak naprawdę drugie przed nami, ale już na nim byliśmy, więc tylko to się dzisiaj liczy. Dokładnie. Tak. Teraz mamy taką zabawę chyba najlepszą. To co widzicie za nami. Mhm. Pinaki Las. Wierzę w nas. Super będzie. Lecimy. Wracaj na ścieżkę. Zobaczcie, jaka wspinaczka nas czeka. Ale ekstra. Mam nadzieję, że to jest to najcięższe, ale chyba nie. Super. Dopiero zaczynasz, Wojtek mówi, super jest. Znając Wojtka, to elegancko pewnie.
Elegancko. Dam radę? Oj, jest mnóstwo miejsca, bo fajnie się zapieramy. Okej. Będę musiała to jakoś pyknąć. Spok. Trochę długie to. Dobra, Wojtek już ma to za sobą. Teraz ja lecę. No to było coś. Chyba nawet dobrze mi poszło. Ale się zmachałam. Dzisiaj to się naprawdę szpagatu nauczę. No, Monia nie utknie, ale wielki chłop prawie. Dobrze, że ja też śniadania nie jadłem. Będziemy jeść zaraz na szczycie.
pomalutku, kochani. Mam iść pierwszy, czy ściągnąć? No nie, nie ma takich żartów dzisiaj. To możesz dołem. Nie wiem tylko co jest z drugiej strony. Ja wiesz, się cofniałem. Wiesz, on jest na tyle płaski, że nie ma tak za co się złapać, nie? No. Elegancko. No już musisz stawać. O, super. Jak tam zejście? Chyba nie ma zejścia. Daj telefon, ci zdjęcie zrobię, jak tam stoisz. W tym miejscu tutaj można obejść dokładnie ten jeden taki wystający szczyt. Jest przejście dookoła, ale nie. Trzeba dużo zejść i mi się już później nie chciało. No nie, nie dużo, no dużo. 5 metrów, 10 może. Ja wolę sobie podskakać. Tak, jest zabawa. Rewelacja. Good. Fantastic day. Wiadomo oni, że to, co mamy teraz przed sobą, to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie sami. Brak słów, żeby to opisać. Wow. Naprawdę. Ja bym chyba tutaj szedł w lewo właśnie, w tą szczelinę, no.
rączka teraz, lewa. Niżej, niżej, niżej. O, niżej do środka. Niżej do środka. I prawa. Niżej nóżka. No, teraz prawa rączka, tam gdzie miałeś stopę. Trzymaj się normalnie palcami. I super. I do środka właśnie, żebyś sobie nie zblokowała nogi, nie? Albo ręki. Bardziej nogi, bo rękę zawsze przełożysz. Teraz spadasz. Nie, no. O. Zawsze to, co ostatnie zostaje, musisz ściągać po kolei. Żebyś nie zawisła plecakiem, tylko z tyłu, nie? Właśnie, elegancko, no. Ręka niżej już powinna być prawa. No, ręka odciep niżej, prawą. No, to choćby tu. Cała zbroja dociążona? Tak, nie, ale zawisła i dobrze, że miałam gdzie tyłek włożyć tam pomiędzy szczelinę. To mi trochę pomogło. Teraz mamy fajny też kawałeczek przed sobą.
I to jest ten najbardziej szalony kawałek. Ja już mam go za sobą. Wojtek powtarza. Jest naprawdę dla mnie bardzo było ciężko. Ale za chwilę, jak Wojtek skończy, to wam opowiem dlaczego. Twoja mama ci da za to. Od teściowej też ci się oberwie. Brawo, Wojciech. Dziękuję. Crazy binoculars. Done. Dobra. Udało się. Jeszcze kawałek grzbietu tego górskiego mamy przed sobą, ale chyba to najgorsze za nami, to crazy coś. Crazy binoculars. Czyli takie, wiecie, tak. Śpiczaste. Jak dla mnie to było... To był hardcore. Tak, a ja uważam, że naprawdę super zabawa, nie? Tylko no, no trzeba uważać, wiadomo, no ale rewelka. Nie, dla mnie było bardzo, znaczy ja wam powiem tak, miałam ten moment tam, jak nie wiem, czy Wojtek to nagrał, czy nie, że zawisłam. Nie, bo ci pomagałem. A, pomagałeś mi. Zawisłam na kamieniu, jak schodziłam i to na takim, to nie było coś trudnego, ale po prostu straciłam grunt pod nogami jakby. I kompletnie po tym zejściu straciłam pewność siebie i się zaczęło od razu to. I tak zaczęliśmy podchodzić i ja zobaczyłam ścieżkę z boku. I Wojtek mówi, to może idź tą ścieżką z boku, może będziesz miała łatwiej. I Wojtek poszedł górą, ja poszłam tą ścieżką, a ta ścieżka to jakaś w ogóle pomyłka. Ja patrzę, co jest za tą ścieżką i ja bym tak schodziłam w dół, a później bym mogła po prostu prawie w pionie podejść, chyba że gdzieś tam dalej jeszcze było obejście, nie wiem. No nie wiem, ale ona będzie mnie wychodzić tutaj chyba jak zaraz za nami. Tak, to no zobaczymy. No i, ale usłyszałam ludzi u góry, kobietę, wiecie, jak się słyszy kobietę, to mówię, o, ona da radę, to ja się wracam. I wróciłam i ten drugi raz już jakoś mi poszło. A ja już krzyczę, Monia, tak, Monia. A już słyszę, Wojtek krzyczy, Monia, Monia. Żeby się odezwać, a ja to coś, nic. A jacyś ludzie mówią, że chyba tam, tak? Oni cię powiedzieli? No, że chyba tutaj. Czy szukam żony, czy... Dobra, lepiej już idźmy. No, no ale przynajmniej odzyskałam tą pewność siebie i dałam radę. Ale pomimo tego uważam, że faktycznie jest ciężko. Jak na początku, wiecie, przed tym to było... Nie jest tak aż trudno, trzeba jakoś tam mieć sprawność fizyczną,
ale tak psychicznie... No, dużą spadłeś, wiesz, tak, dużą. Dużą, ale... O, ja mam dużą, o Jany. O ja, ty jesteś sportówka przecież. Moja Monia to sportówka. Ale wiecie, u mnie to najbardziej ta blokada psychiczna, ja się tego zawsze bałam. No mi się wydaje, że tym jednym kamieniem jakoś tak dziwnie, nie wiem. I po prostu już widziałem, że co krok to ten, aż się musiałeś może otrząsnąć, nie? Tak, się otrząsnęłam. Idziemy dalej. Będziemy mieć jeszcze jedno takie na pewno strome zejście. O nie, jeszcze nie koniec. O matko. Jeszcze nie koniec zabawy. Widzicie to? Super. Co tam, Moncia? Dajemy. Poddaję się. Tak, poddasz się po drugiej stronie. Tu masz taki mały stopień, no, tu i... No, a tą drugą właśnie tu, gdzie próbowałeś za pierwszym razem. Jeszcze kawałek jesteś, no. I lewa teraz po dokładnie. Nie no. Sportówka. No, chyba właśnie od tej prawej strony musisz tak delikatnie, no. Zacząć. Tak. I tam masz kawałek wyżej jeszcze na rękę. O, teraz koło twojej głowy. No właśnie, no. Nie jest. No widzisz. To tak jak wygląda, ale jest ciasno. To dobrze, jak jest ciasno. Powolutku. Sprawdzaj kamienie sobie po drodze. Super. Jesteś? No i rewelacja. Okej. Mały odpoczynek. I dosłownie końcóweczka, ale tu już. Tak, końcóweczka. Elegancko. Dobrze, Monia. Tu po lewej nie było tobie łatwiej? Też o tym myślę. No to chodź. Bardziej się... O nie, to jest lepiej. No mówiłem. No chodź, chodź. Okej. Okay.
Ja sama nie zejdę, nie? No nie. Którędy? Okej. Okay. Ale tam jest z boku, czy nie? My z tego zeszliśmy? Wow! Ostatnie takie strome zejście. Jestem na półmetrowym przejściu między dwoma klifami i kończymy tą zabawę. Ale do przejścia jeszcze mamy kawał. Tak, ale do przejścia mamy jeszcze kawał, tylko że będziemy szli już po szerokim ridge'u, więc super. Monia właśnie mówi, że z tyłu za nami wzdłuż ryczu jest kolejka. Idę do niej, zobaczymy, czy będzie coś widać. Niesamowite. Wspaniałe, spektakularne. A moja żonka to wszystko wspaniałe, spektakularne już ma odbębnione za sobą. Tak. Ja powiedziałam, że ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj, że ja to zrobię. Ale ja bym tego nie powtórzyła, już wiedząc, nie? Co mnie czeka, nie. A ja bardzo chętnie, tylko że w drugą stronę teraz. O nie, a w drugą stronę to mnie już w ogóle przeraża. Monia mówi, że w tą stronę wygląda to gorzej. No faktycznie, coś jest, tak. Coś w tym jest, Monia. Coś w tym jest. Ale, nie no, rewelacja. To chyba było, znaczy to jest, bo to jeszcze trwa, ale to jest najbardziej szalona rzecz chyba, jaką w życiu zrobiłam, a zrobiłam ich parę. Ale z takich ekstremalnych, można już tak powiedzieć? Totalnie, to już jest level hard. Tak, no z takich rzeczy to nigdy czegoś takiego nie zrobiłam.
No, jestem z ciebie dumny. Piona. Oprócz tego, że wziąłem z tobą ślub. No, mam za swoje teraz, no. Nieźle. Mamy teraz przed sobą całkiem spore podejście. Lekko później na dół i podchodzimy na nasze drugie Munro dzisiejszego dnia, które już jest w puli nagród Tak. wygranych i nie można To włączyć nic. licznika. Ale to nic, to nic, to nic, to nic. Cała idea dzisiejszego wyjścia była taka, żeby zrobić cały rycz, łącznie z tamtym Munrosem zejść, no i później polecimy przy drodze, wzdłuż drogi. Jest ścieżka do parkingu. Także super. Okej, Moncia, lecimy? Tak. Mamy to. Mamy szczyt, który nie jest Munrosem, ale stoi nam na drodze. A nasze Munro jest tam. Już rzut beretem. Nie wiem, czy to właściwe słowo, ale chyba mogę powiedzieć, że została nam ostatnia prosta. Widzicie? Tamten szczyt naprzeciwko to już nasz cel. Ładna mi to prosta. Ostatnie spojrzenie na rycz. Dotarliśmy na drugie nasze Munro dzisiejszego dnia, a czwarty szczyt. O jene. Fantastyczna droga. Fantastyczna wyprawa. Idziemy klepać kamienia. Nie ma co. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Jak nie klepniecie, to się nie liczy. Właśnie wystrzelił 9 kilometr. Trzy, dwa, jeden i cyk, kochanie, brawo! Brawo! Nie pamiętam nazwy, napiszę. Wojtka, kolej. Super, Wojtek. Brawo. Rewelacja. Taki jaki był plan, taki będzie wykonany. Cały rycz, dwa Munrosy, dwa dodatkowe szczyty. Pięknie. Pięknie. Tu w centrum ekranu, poniżej trochę, jest wspaniały korbet Papow Glenko. No i ten niesamowity widok na zachodnią stronę. Rewelacja. Zaczynamy schodzić. Idziemy zobaczyć taką stromą ścieżkę po ścianie, ale prawdopodobnie pójdziemy na wprost. Zaraz się okaże, jak ją zobaczymy. Będzie szybka ocena. Thank you.
ok. To jest nasze zejście. Praktycznie całe zejście jest takie. Jest naprawdę hardcore. Oprócz tego, że największy rycz hardcore, to jeszcze dzisiaj takie zejście. Takiego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Jest naprawdę strome, ale nie polecamy tego zejścia. Chyba lepiej naprawdę dołożyć te 2 czy 3 km i iść na przełęcz od tyłu z Papo w Glenko. I wtedy stamtąd schodzić. Zdecydowanie łatwiej. Tak, no tam tak jest trochę luźnych kamieni w ogóle, ale no ale nie ma takich przewyższeń, znaczy takich ekspozycji tutaj z tej strony. No i jednak chyba czasu nic nie zaoszczędzimy, choć nie wiem. Tam na dole już jest trochę bardziej płasko. Zeszliśmy już z 500 metrów. Idzie się, no wiecie, ale generalnie no łatwo nie jest. No. To jest dosłownie tylko kawałek widać. Tam sam szczyt jeszcze to z tyłu, już hen. Jeszcze tutaj jest ok, ale były momenty, że po obu stronach były takie klify i to tak po prostu na psychikę wjeżdżało. Oj, ciężki dzień. Tak, ale widoki mamy dalej. O, tam zejdziemy. I odbijemy w lewo po auto. Jakby było mało nam wrażeń. Wybraliśmy sobie ścieżkę powrotną. No normalnie tak ciężka, że ja jestem wykończona, a jeszcze trochę przed nami. Jesteśmy przez te 450 metrów, czyli jeszcze 250 metrów. Tak, ale wiecie co? Nie jesteśmy sami, bo idzie człowiek za nami. Nie, przepraszam. I 300 metrów na dół. Albo poszedł za nami i nas teraz wyzywa, albo wybrał sam tą ścieżkę. Patrzy na nas i tak nas wyzywa. Tak, ale nie, jest za daleko, żeby widział, że my tutaj schodzimy, więc sam ją wybrał. I pewnie też żałuje, tak jak my. Nam zazdrości. Nam zazdrości, że my już tutaj jesteśmy. Ale on tylko stoi, on w ogóle nie schodzi. Ale łatwo nie było, słuchajcie. No, nie. Takiej ścieżki jeszcze nie mieliśmy na zejściu nigdy. Nie. I w ogóle takiego ryczu też jeszcze nigdy nie mieliśmy. No dokładnie. W wyprawach na razie życie, nie? 100%. Tak. Jedziemy z tymi górami. Dodam tylko tyle, że już dzisiaj mam wystarczająco wrażeń. I ja już nie idę się kąpać w żadnym strumieniu, w żadnej rzece, w żadnym jeziorze, nigdzie. Bo jeszcze mnie tam coś spotka. Krokodyl. No, krokodyl. Nie, naprawdę, już... Zobacz, jak ludzie schodzą. Ludzie schodzą? Nie wiem, czy będzie widać, ale tam gdzieś są ludzie. Schodzą. Ujene, skaczą sobie. O, jacy odważni sportowcy. Normalnie szok. Nie możemy się napodziwiać z Monią, którędy myśmy zeszli. To jest nie do wiary. Ten wąwóz tutaj na środku i ścieżka prowadzi po lewej stronie. Wow, ponad 800 metrów, 850 z góry na dół. Nieźle, Monia. Nie, no w ogóle brak mi słów. Szok. Same crazy rzeczy dzisiaj. Teraz jeszcze za 4 km dobre mamy do auta. Ale już po płaskim. Idziemy z Monią teraz tak wzdłuż z powrotem tego wszystkiego. I jak patrzymy, po czym myśmy dzisiaj szli, no to powiem wam,
Klasa. Dotarliśmy. Tak. Siedzimy już w aucie. Nie mamy siły wyjść i się z wami pożegnać. W takiej pięknej scenerii musi być z auta. Mamy podsumowanko? Tak, jeszcze na szybko, bo ja po prostu padam. 10 godzin 42 minuty, 17 km, 3777 kalorii dzisiaj spaliłem. To ja pewnie więcej. Tak, i od cholery przewyższenia. Tak. Tak, i z powrotem, i po Monie, i po kamerę, i no ale mamy nadzieję, że podobał się filmik, no bo materiału mamy elegancko. Tak. Jedziemy. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Tak. Przy tym pewnie długim filmiku. No ja tylko chciałam dodać, że mi ogólnie się bardzo podobało. Ja miałam tylko dosyć na tym zejściu. Tak, no zejście na koniec było wyczerpujące. Tak, ale ogólnie super wyprawa, rewelacja. No jeżeli chodzi o Monrosy, no to pewnie wyprawa życia, nie? Tak na razie. Tak, i to dla mnie to będzie jedyny raz, bo ja już tam nie wrócę, wiem co by mnie czekało i trochę bym się bała. Okej, dzięki. Cześć.